zadaniem utrzymania pewnej takiej dobrej zmiany. Nasi rodacy chcą tego, początkowane 4 lata temu, czy mniej więcej 4 lata temu, żeby było kontynuowane, żeby ludziom żyło się lepiej i żebyśmy żyli w takiej ojczyźnie sprawiedliwej. Ja nie będę mówił o tych głównych założeniach programu Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, bo o nim słyszymy na co dzień w sposób naturalny, czy ja, czy pani Renata, czy Janusz Dziedzic, czy wszyscy inni kandydaci kandydujący z listy Prawa i Sprawiedliwości. My będziemy oczywiście ten program reprezentować, jeżeli znajdziemy się w parlamencie, będziemy go realizować. Natomiast chciałbym postawić kilka takich akcentów, które z mojego doświadczenia wydają się niezwykle ważne. Na pierwszym miejscu postawiłem zadania związane z rozwijaniem tej równości szans, z którą mamy do czynienia. I to rozumiem bardzo szeroko. Wiele osób zarzuca Prawu i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy rozdawnictwo. Ja rozumiem to jako wyrównywanie szans. Rzeczywiście w latach 90. mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że pewne grupy społeczne bogaciły się szybciej, zaczęło się im dziać lepiej, natomiast pewne grupy społeczne zostały z tyłu. Dzisiaj te programy społeczne dla mnie przede wszystkim są taką szansą na wyrównywanie poziomu życia. Dzięki temu wszyscy się bogacimy. I ci biedniejsi, średnio zamożni, i ci bogatsi. No i chciałbym wspierać wszystkie takie programy. Zaznaczyłem sobie też na swojej ulotce wyborczej, że zależałoby mi bardzo na stabilizacji prawa. No i chciałbym też Państwa wszystkich zachęcać do tego, żebyśmy mówili o tych zadaniach dla parlamentu. Bo parlament, poseł jest przede wszystkim od tego, żeby no, tworzyć dobre prawo, bo korygować to prawo, które jest błędnym prawem. No i chciałbym się skupić na tym, co jest przynależne posłowi. Nikt inny tego nie może zrobić. Mogą to zrobić parlamentarzyści. No i chciałbym ewentualnie, jeżeli zostanę posłem, być takim punktem, do którego schodzą informacje o tym, w jakich obszarach to prawo należy poprawiać, tak żeby one też było stabilne. Jestem gorącym zwolennikiem jako samorządowiec, kiedyś jako nauczyciel, ale też słuchając różnego rodzaju środowiska, wiem, że potrzebujemy stabilnego prawa, no po to znowu, żeby móc się szybciej rozwijać. Na tej ulotce zapisałem sobie również zabieganie o szersze wykorzystanie instytucji naukowych. No, czuję taką niezwykłą sympatię do środowiska naukowego i posłużę się przykładem tutaj z Cieszyna. Kiedy ponad 120 lat temu powstawało cieszyńskie więzienie, ówczesne władze, to były władze austriackie, szacowały, że to więzienie musi obsłużyć terytorium Śląska Cieszyńskiego, w tym miasto Cieszyn, szacowane po jakimś czasie rozwoju na 100 tysięcy. Szanowni Państwo, w moim przekonaniu Austriacy te ponad 120 lat temu się nie pomylili, bo korzystali z matematyki. Mi bardzo też zależałoby na tym, żebyśmy w tym świecie społeczno-politycznym jak najszerzej korzystali z matematyki, bo wtedy polityka po prostu staje się sprawiedliwszą. Bo wtedy kończą się znajomości, bo wtedy kończą się układy, bo wtedy po prostu sięgamy po rozwiązania, które wynikają z przeliczeń, no i wystarczy tylko spełnić pełne warunki, a politycy powinni być tylko od tego, żeby dopilnować, aby te warunki były respektowane. No i na końcu zaznaczyłem takiego coś, co wydaje się bardzo lokalne. To jest troska o transport publiczny, ale jesteśmy tutaj w mieście Cieszynie i wydaje mi się, że takim konkretem, gdzie chciałbym, żeby ta kadencja się zakończyła, to jakiś konkretny krok w kierunku linii kolejowej Cieszyn-Bielsko, ale myślę, że o tej kolei będziemy mówić szerzej. Rozpocząłem tą swoją ulotkę od takiego wezwania, że po prostu trzeba być człowiekiem. I tym właściwie chciałbym dzisiaj to moje krótkie wystąpienie zakończyć, bo wydaje mi się, że osiągamy czasami taką temperaturę już dyskusji, która jest niebezpieczna dla nas wszystkich. Że wzajemne gdzieś przekrzykiwanie się, te spory o charakterze emocjonalnym krzywdzą i jedną, i drugą stronę. Dlatego uważam, że trzeba sobie przypomnieć o tym, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, winniśmy ten szacunek drugiemu i winniśmy stwarzać takie warunki, które będą promowały ten szacunek wśród ludzi. Szanowni Państwo, myślę, że o kampanii potem jeszcze trochę więcej, jak kilka takich założeń programowych. Cieszę się bardzo, że Państwo żeście
przybyli, przed nami ważne zadanie. Myślę, że możemy te wybory wygrać wspólnie, że Prawo i Sprawiedliwość, że Zjednoczona Prawica może te wybory wygrać. No, potrzebujemy tych zmian, potrzebujemy utrwalania tego, co już dobrego wydarzyło się w minionych 4 latach. Ja bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panią Renatę Wiśniewską. Witam Państwa bardzo serdecznie, może nie wszyscy mnie znają. Od lat pracuję już 30 w Urzędzie Gminy w Dębowcu. Pierwszą kadencję jestem radną powiatową. Ja tutaj jak najbardziej podpisuję się pod tym, co powiedział Pan Ryszard i wspólnie będziemy dążyć do tego, żeby dostać się do parlamentu i tutaj popieram jak najbardziej kandydaturę Pana Ryśka, bo on jest liderem w naszej grupie. Ja jako swoją pracę traktowałam zawsze jako służbę. I wiem, że ta stabilność, o której mówił Pan Ryszard, przepisów jest naprawdę bardzo ważna. Bo trudno jest pracować, jeżeli przepisy są niespójne, interpretacja przepisów jest niespójna. Trudno się wytłumaczyć przed ludźmi tak w normalnej pracy w urzędzie, dlaczego tak, a nie inaczej. Przepisy są czasami niejasne. Naprawdę trzeba je ugruntować i żebyśmy mieli nad czym pracować. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o mieszkańców powiatu cieszyńskiego, Pan Janusz Dziedzic akurat dzisiaj miał uczestniczyć w spotkaniu. No, na pewno będzie się skupiał też na swojej kampanii, nie wiem czy tylko na tych gminach, których tam startuje do powiatu, czy będzie robił szerszą kampanię, o tym sobie powiemy następnie.